Witajcie moi drodzy! Dzisiaj opowiem Wam o zaginięciu Doroty Scott. Wybaczcie zmianę głosu, ale jestem troszkę chora. Zaczynajmy. Doroty Scott była 32-latką. Miała czteroletniego syna i wychowywała go sama. Mieszkała w domu swojej ciotki w Stanton w Kalifornii i miała też bardzo blisko pracę w Anheim. Pracowała jako sekretarka w sklepie, to było 20 minut drogi od domu, i w tym też miejscu mieszkali jej rodzice. Bardzo ceniła sobie chrześcijańskie wartości, była bardzo wierząca, i może też z tego to płynęło, że była taką spokojną domatorką. I jej życie byłoby całkiem normalne, ale Pewien tajemniczy mężczyzna od pewnego czasu wydzwaniał do niej do pracy, czyli do tego sklepu, w którym była sekretarką. I te rozmowy były bardzo dziwne, bardzo uciążliwe. I na początku wyznawał jej miłość, potem jej groził. I na początku Doroty myślała, że może to jakieś żarty, nie traktowała tego tak poważnie. Ale te telefony stawały się coraz częstsze, a groźby były coraz y, poważniejsze. No i wiadomo, też takie telefony do miejsca pracy, no powodowało to pewnie jakieś przykre sytuacje. Y, I ten tajemniczy mężczyzna, dzwoniący do niej do pracy, któregoś razu powiedział jej nawet, że napadnie ją, gdy będzie sama, y, a potem ją zamorduje i poćwiartuje tak, że nikt jej nigdy nie znajdzie. No, to już było takie dosyć przerażające. Teraz dodajmy do tego kolejne informacje, że ten sam facet potrafił podać dokładny plan dnia Dorotii i jeszcze powiedzieć, w co jest ubrana. Z tego wiemy, że musiał ją obserwować. I to jest takie przerażające. Dorotii myślała, że ten głos jest jakiś taki znajomy, kojarzyła go skądś, no, ale nie potrafiła powiedzieć, skąd. Troszkę się wahała, czy zgłaszać to na policję, i ostatecznie w maju 1980 roku kupiła, chciała kupić broń i zapisała się na kurs karatę. Także na razie jeszcze nie zgłaszała tego. 28 maja, no to było jakiś czas później, pod koniec tego samego miesiąca. Podrzuciła swojego czteroletniego synka do rodziców i wybrała się na takie pracownicze spotkanie. I tam zauważyła, że Konrad Bostron, który był jej kolegą z pracy, ma dziwny ślad na ramieniu i źle się czuje. I razem ze swoją koleżanką Pam zawiozły go do szpitala, gdzie okazało się, że ukąsiła go czarna wdowa. No i tego samego wieczoru Konrad został wypisany do domu około 23.00. Pam poszła z nim do apteki, a Doroty w tym czasie miała iść po samochód, przepro, przeparkować go i czekać na nich przed wejściem do szpitala. Jednak gdy Pam i Konrad wyszli z tej apteki, po jakimś czasie Doroty jeszcze nie było. Chwilę później usłyszeli pisk opon i jej samochód bardzo szybko ich minął. Nie wiedzieli kto prowadził auto miało wyłączone światło skręciło też w prawo. No i pani Konrad uznali, że może coś się stało z synem Doroty, może jakaś ciężka sytuacja rodzinna, coś nagłego, co potrzebowało po prostu, żeby tam pojechała. To był rok 1980, więc nie było też żadnych takich telefonów komórkowych popularnych, żeby można było wysłać SMS-a i zapytać się, że dlaczego nas zostawiłaś Doroty? Także uznali, że może coś się stało i musiała szybko wrócić do domu, może o czymś zapomniała. No i postanowili poczekać na nią w szpitalu. Ale mijały godziny jedna za drugą, a Doroty dalej nie było, więc postanowili zadzwonić ze szpitala do rodziców Doroty. I okazało się, że ona nigdy nie dotarła do domu. No tak, po tego dnia, jak zostawiła właśnie tego syna, to miała potem do rodziców pojechać po niego. Także poinformowali o tym zaginięciu policję. Jakiś czas później, bardzo szybko, odnaleziono jej samochód. Był porzucony i podpalony bardzo blisko szpitala, około, około 15 km I nie było wokół żadnych śladów Doroti. Nie było żadnego punktu zaczepienia, nie wiadomo ani kto do niej wyzwaniał, ani kto miał, mógł mieć umotyw. motyw. Ani co mogło się z nią stać? Nie znaleziono tam żadnych wskazówek, które mogłyby jakoś pociągnąć to śledztwo. I teraz y, zaczyna się ciekawa sprawa, bo to nie było zaginięcie, jakich no już kilka wam przedstawiłam. Tylko tutaj anonimowy mężczyzna zadzwonił do redakcji lokalnej gazety i powiedział, że y, Doroty go zdradzała i przyłapał ją na zdradzie. Podał też dużo szczegółów, m.in. kolor jej szalika w dniu zaginięcia i powód, dla którego była tego wieczoru w szpitalu, czyli to ugryzienie jej kolegę przez czarną wdowę. Także policja potraktowała to bardzo poważnie i uznała, że faktycznie mógł być zamieszany w to zaginięcie. Takie telefony, no kiedyś to listy do redakcji kojarzycie na pewno z czasów Kuby Rozprówacza na przykład, który napisał list do lokalnych gazet o tym, że zamordował i będzie mordował, a tutaj taki współczesny odpowiednik, czyli telefon przesłuchano wszystkich potencjalnie podejrzanych, ale każdy miał alibi, przesłuchano też współpracowników Doroty nie miała też żadnego kontaktu z klientami bo była sekretarką więc to nie mogła być też zemsta żadnego z nich no, policja nie miała żadnego punktu zaczepienia, i właściwie w tym momencie byłby już koniec historii, ale od czasu zaginięcia co środę do matki Doroty dzwonił tajemniczy mężczyzna. Pastwił się nad nią, pytając, czy Doroty jest w domu, opowiadał jej, że zabił Doroty, a czasami mówił, że ją porwał i przetrzymuje. I co najdziwniejsze, dzwonił wtedy tylko, kiedy matka Doroty była sama w domu, więc obserwował ten dom, znał plan dnia domowników, wiedział czym i kiedy się zajmują. Podawał różne przerażające y, informacje na temat tego, co się stało z Doroty i że to on stoi za jej zaginięciem. No, jak się domyślacie, na pewno jej matka była po prostu przerażona. Była cały czas y, Pastwił się nad nią, cały czas była po prostu torturowana tymi telefonami, co środę dzwonił. I połączenia niestety nie były na tyle długie, wtedy nie było też takiej technologii, żeby można było go namierzyć. I dzwonił co tydzień przez 4 lata. Aż 4 lata, do kwietnia 1984 roku, czyli 4 lata i miesiąc to był przed zaginięciem Doroti kwiecień a zaginęła w maju i wtedy telefon odebrał mąż matki Doroty nie wiem czy rozwiodła się z mężem i miała nowego czy rozwiodła się z ojcem Doroty i miała nowego męża ale kiedy odebrał właśnie ten mąż tej matki Doroty telefon to facet który dzwonił i pastwusi się rozłączył się i telefony ustały i teraz parę miesięcy później 6 sierpnia w rowie przy drodze znaleziono zwłoki doroti. Właściwie został już sam szkielet, dlatego nie można było określić ani czasu zgonu, ani przyczyny. Rozkład był już tak bardzo zaawansowany, no, że nie można było tego przy ówczesnej yy, diagnostyce. Teraz yy, mamy bardziej zaawansowane metody porównania DNA, może, może ktoś by coś wymyślił, ale wtedy nie było to możliwe. Także nie ustalono przyczyny zgonu. Znaleziono jej pierścionek i zegarek w tej okolicy, czyli już po prostu w, czasu, w czasie rozkładu zsunęło jej się chyba z ręki. I niestety sprawca nie został nigdy ujęty. Jest jeden podejrzany, właściwie to był Mike Butler, który podobno znał Doroty, ponieważ jego siostra pracowała z nią w sklepie. I poznał Dorotę, i podobno miał mieć obsesję na jej punkcie. Był bardzo niestabilnie emocjonalnie i mocno zaangażowany w takie różne kulty. Mieszkał też w górach Santiago Sam. No ale policja nie miała żadnych dostatecznych dowodów, aby postawić mu jakiekolwiek zarzuty, a mężczyzna zmarł w 2014 roku. I tak się kończy ta historia. Dzisiaj taka krótka. No, ale moim zdaniem jest bardzo ciekawa, chociaż ze względu na te telefony i na to, że ten prawdopodobny sprawca znał cały plan dnia i obserwował i kręcił się gdzieś w okolicy tego domu rodzinnego Dorothy. Dziwi mnie to, że nikt z sąsiadów nie zauważył nikogo, nie wiem, niepokojącego, może to był na przykład ktoś z sąsiadów, no bo przecież jeśli po takim małym osiedlu kręcił się ktoś obcy, i to codziennie, albo teraz w tygodniu w środę. No ale musiał chyba być tam częściej, żeby wiedzieć, co robi ta matka Doroty żeby ją prześladować telefonami. No to było bardzo dziwne. No i jeszcze ten, te tajemnicze odjechanie nagle spod szpitala i zostawienie swojego kolegi i koleżanki. Czy auto prowadziła wtedy Doroty czy faktycznie jechała, czy może sprawca. Uderzył ją, wrzucił do samochodu i odjechał z piskiem opon. Tego już się chyba nigdy nie dowiemy. Jeśli macie jakieś swoje teorie, co mogło się stać, to zachęcam, żebyście przedstawili je w komentarzach. No i dziękuję Wam za super oglądanie. Na, pod pierwszym filmem mam już 100 wyświetleń, także jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dziękuję i do usłyszenia.